Z całą radością serca witamy, Matko Cię, na parafii świętego Jana Chrzciciela. Pełni nam jesteśmy szczęścia i radości, że Ty znalazłeś czas, aby odwiedzić naszą parafię. Obraz przyjmują mężowie i ojcowie, abyśmy mogli uroczyście wnieść do naszej świątyni. Zagramy pieśń Maryjo, witam Cię.
najświętszą w naszej kościele. W naszym kościele, całym sercem, z drżeniem duszy, z radością w sercu. Witamy Cię, Matko, aby godnie uczcić Cię w naszej świątyni. Całym sercem witamy Cię, całym sercem cieszymy, że Ty jesteś wśród nas, aby nam udzielać swoich łask, aby wysłuchać naszych wszystkich prośb. Całym gorącym sercem teraz będą witać delegacje wcześniej. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła go świetnie. Gdyż kiedy usłyszała pozdrowienie Maryi, poprzyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił ją śmiechem. Wydała na oczy i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Górski Panie, pełni szczęścia, radości, wdzięczności, bo ona prowadziła matczyną miłość do tej parafii, udzielając swoich łask, swojego błogosławieństwa wszystkim, którzy potrafili przyjść do niej, otworzyć swoje serce, powiedzieć jej o wszystkich swoich cierpieniach, smutkach, ale i o radościach. Radość i szczęście w robościach, który mógł Matkę naszego Pana, Zbawiciela, gościć u siebie, przyjąć ją z największą radością i największym szczęściem. Dziś gości stojąc z delegacją, składa kwiaty wdzięczności, szczęścia przy jej tronie naszej świątyni. Zaśpiewamy pieśń, a delegacja do ślub Matki Jasnogórskiej Pani na Kleczka, dziękuję za wszelkie łaski, dobro, za jej matczyną miłość, która została rozlana w parafii
do tych serc, które przyszły z wyrazami do Matki, z wyrazami radości, a tym samym i podziękowania. Przywitać ją w tej świątyni, aby złożyć kwiaty, bo przecież ona przyszła, aby swoim matczynom sercem wesprzeć nasze życie, oddzielić nam łaski błogosławieństwa, odnowić nasze serca, dać nam siłę, aby codzienne szare życie wybierało największej radości ku chwale jej Zbawiciela. Witaj nam, Matko naszego Zbawiciela, czczona w tym cudownym obrazie jasnogórskim w naszej parafii świętego Jana Chrzciciela w Raciborzu na Ostrogu. Przyjmujemy Cię z otwartymi rękoma i otwartym, szczerym sercem. Ty zawsze nam bliska i czczona, bo już od XVII wieku posiadany obraz umieszczony w głównym ołtarzu jest miejscem maryjnego kultu. Ty, pierwszochrześcijanko, jesteś nam przykładem prawdziwej pobożności i zawierzenia Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, jedynemu pośrednikowi między Bogiem a ludźmi. Ucz nas wszystkich, jak wierzyć w kontekście tego wszystkiego, co przeżywamy w dobie obecnej. Ucz nas patrzeć otwartymi oczyma na to wszystko, co się wokół nas dzieje i wyciągać właściwe wnioski. Potrzeba nam męstwa, by przetrzymać próby wiary w tym wszystkim, co niesie życie. Powierzam Ci, Matko, nasze kapłaństwo księży tej parafii. Bądź nam przykładem właściwej opieki i prowadzenia powierzonej nam dziadzwie młodzieży, rodziców i starszych, zdrowych i chorych, dobrych i złych. Daj nam wiele sił, aby dzieło Twego Syna dobrze prowadzić na wyznaczonym nam odcinku czasu i miejsca. Ty, zmęczeni życiem, w tej świątyni przed Tobą, w tej świadomości Maryjnej, dożyli wieku sędziwego, w jego opiece naszą młodzież, która dziś wystawiona na próby różnych ideologii, by zawsze pozostała wierna Kościołowi i Synowi Twojemu. Dany telegram Ojca Świętego, z racji, że obraz jasnogórskiej Pani jest w tej świątyni, odczyta go ksiądz Infuat, proboszcz parafii Markowice. Sekretariatusz stanu telegram z okazji drugiego nawiedzenia diecezji przez Matkę Bożą kopii jasnogórskiego obrazu. Drugie nawiedzenie wszystkich diecezji i parafii w Polsce przez Matkę Bożą kopii jasnogórskiego wizerunku
oraz powierzam jej troski i nadzieje wszystkich. Równocześnie proszę Matkę Chrystusa i Matkę naszą, aby przez swoje macierzyństwo była dla moich braci i sióstr natchnieniem w pracy nad sobą. W imieniu całej parafii mogę powitać Matkę Bożą w tym Kościele. Mario, Matko nasza, z woli naszego Zbawiciela, Twój obraz jest znakiem, że jesteś z nami w szczególny sposób. Cieszę się, że mogę Cię powitać w imieniu radnych pasterskich. Byłaś wśród nas 30 lat temu. Ile w tym czasie się zmieniło? Ty wiesz najlepiej. Za wszelkie dobro, za Twoje stawiennictwo wyrażamy Ci szczerą wdzięczność. Mario, Matko nasza, i dziś tak bardzo nam potrzeba Twojej pomocy. Prosimy Cię, utwierdź nas w dobrym, bo dziś coraz trudniej wierzyć i ufać. Tak wielu naszych braci i sióstr ulega zwątpieniu w sens dobra, a nawet w sens życia i wiary. Ty, Matko, nie myślisz źle o nas. Zawsze tych, co się potkną, gotowaś obronić. Dlatego prosimy Cię, czuj się wśród nas dobrze i stawiaj się za nami, byśmy coraz bardziej żyli Ewangelią i nigdy nie przynosili wstydu Kościołowi Twojego Syna. Delegacja Rady Duszpasterskiej powitwa Matkę Najświętszą, składając słowa jej zapewnienia i miłości, prosząc o błogosławieństwo, o stawiennictwo, o siłę do przetrwania dobra. Teraz delegację powitają ojcowie tej parafii. W imieniu całych wszystkich ojców złożą kwiaty, wypowiadając słowa wypływające z serca. My, mężczyźni i ojcowie raciborskiej ziemi, witamy Cię, Jasnogórska Królowo Narodu Polskiego, w naszej parafii. Ta śląska ziemia przepojona jest codzienną pracą i żarliwą modlitwą. Przychodzimy przed Twoje oblicze, niosąc trud codziennych dni i trosk. Matko Chrystusowa i Matko Rodziny Ludzkiej, w obliczu dzisiejszych zagrożeń moralnych stajemy przed Tobą w pokorze, prosząc żarliwie o pomoc i światło w rozwiązywaniu trudnych problemów naszej codzienności. Matko, umocnij nasze serca, naucz nas prawdziwie kochać Twojego boskiego Syna i Chrystusowy Kościół. Matko, naucz nas szacunku dla dekalogu i wyproś nam siłę do przestrzegania wszystkich Bożych przykazów. Matko, obudź wrażliwość naszych sumień. Strzeż nas, o dobra Matko, przed nieograniczoną i źle pojętą wolnością, prowadzącą do grzechu i ludzkiej krzywdy. Królowo Polski, czuwaj nad mieszkańcami tej śląskiej ziemi, aby nigdy nie zatracili poszanowania dla swojej tradycji i historii. Utrwalaj w sercach nas, braci Boża, mądrą i dojrzałą miłość Ojczyzny. Jasnogórska Matko, wszystkich członków naszej parafialnej wspólnoty, pomóż nam wybrać z całym zawierzeniem Bożą prawdę i miłość, abyśmy na nich mogli budować swoje dziś i jutro. Delegacja ojców i mężów składa kwiaty, my zaśpiewamy jej serdeczna Matko. Thank you.
naszego Zbawiciela przed naszą Matką wyrazić radość i szczęście. Słowa, które wypływają ze ich serca. Witaj nam, Królowo Polski, Pani Jasnogórska. Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona w każdym dniu naszego życia. My, kobiety i matki z parafii świętego Jana Chrzciciela Braci Bożą, witamy Cię, Najświętsza Panienko, gorącym sercem na Ostrogu i pokornie błagamy. Pozostań już na zawsze z nami. Wyrażamy Ci naszą wdzięczność za to, że przybyłaś do naszej parafii i do naszego Kościoła. Jesteś dla nas wzorem macierzyństwa, wzorem miłości rodzicielskiej, pokory i posłuszeństwa Bogu. Wszystkich naszych bliskich i nas samych. Z ogromną troską polecamy Ci też mateczko naszą ojczyznę, Ojca Świętego i całą naszą parafialną rodzinę. Wspieraj nas i ratuj od złego, Pani Jasnogórska. Za wszystkie dobrodziejstwa, którymi za Twoim wstawiennictwem obdarzył nas dobry Bóg, składamy z całego serca pokorne dziękczynienie. Maryjo, przyrzekamy Ci stać na straży ogniska domowego. Przyrzekamy bronić nasze dzieci przed bezbożnictwem i zepsuciem. Przyrzekamy dochować wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Ojczyźnie naszej, Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Z tymi słowami wypływającymi z serca wielkiej miłości do Matki składają kwiaty u stóp Jasnogórskiej Pani. Naszej Królowej zaśpiewamy pieśń drugą zwrotnie serdeczna Matko. Na miarę miłosierdzia i oczekiwań Twojego Syna. Składam
całą miłością wpatrzoną jest twarz, twarz cierpiącą, ale pełną nadziei. A właśnie młodzieży tej parafii potrzeba nadziei, aby mogli głosić swój. Zaśpiewamy pieśń i wytulmy się jak dziadek. Szkoły numer 1 w Raciborzu i pragną wyrazić swoją miłość, pragną wyrazić radość, że Matka Najświętsza jest wśród nas i potrafią, pragną złożyć u stóp swoje kwiaty. Ave Maryjo, z Częstochowy przyszłaś do nas, czarna Madonna, jasnogórska Pani. Od tylu już wieków pozostajesz z nami, bo Ty jesteś Mama Jezusowa i moja. Matko Boża, najlepsza, kochana, z zatroskanym smutkiem na swojej twarzy. Prowadź nas najprościej do Chrystusa, mocz stąpić wszystko, co okaże. By nawiedzieć i pocieszyć, umocnić strudzone. Upominaj i pocieszę, przestrzegaj i doświadczę, bo masz prawo, boś królową, boś naszą Panią i Matką.
przed obrazem kwiaty składają uczniowie szkoły numer 1. Matko, upominaj. Matko, wstawiaj się za nami, ale i przytul nas, gdy będziemy w cierpieniu, w bólu, kiedy nam będzie naprawdę źle, kiedy będziemy nieszczęśliwi. Ty wiesz, Matko, że nie mamy do kogo pójść, tylko do Ciebie. Tylko u Ciebie szukać pomocy i ratunku. Abyśmy umieli też cieszyć się, gdy będziemy przyjmować jej syna do swojego serca. Bo ona przyszła tutaj po to, aby dać siłę naszej wiary, aby po momencie, kiedy jesteś w nas, ale wspieraj nas i orientuj za nami, gdy będziemy. Gdy treści w zdechnieniu nad bezmianem Bóg, gdy w